30 stycznia wspominamy błogosławionego Zygmunta Pisarskiego, prezbitera i męczennika. Zygmunt przyszedł na świat w Krasnym Stawie, na terenie obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej 24 kwietnia 1902 roku. Jego rodzicami byli Stanisław i Władysława. Ojciec pracował jako murarz. Zygmunt został ochrzczony w miejscowym kościele. Początkowo uczył się w rodzinnym mieście. Gimnazjum ukończył natomiast we Włocławku. W wieku 19 lat wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie. 27 czerwca 1926 roku przyjął święcenia kapłańskie. Następnie jako wikary pracował w kilku parafiach. We wrześniu 1933 roku został proboszczem w parafii Gdeszyn. Praca w tej parafii była wyjątkowo trudna ze względu na to, że mieszkali tam Polacy, Ukraińcy i Żydzi skonfliktowani ze sobą. Jako duszpasterz starał się o wprowadzenie klimatu wzajemnej życzliwości, zaufania i szacunku. Z wielką czcią odprawiał msze święte i inne nabożeństwa. Zapoczątkował też w parafii wspólną modlitwę różańcową i adorację Najświętszego Sakramentu. Zygmunt był też bardzo gorliwym katechetą. Dbał o rozwój duchowy parafian. Po wybuchu II wojny światowej nasiliły się antagonizmy wśród mieszkańców parafii, wśród których miał też swoich wrogów. Doświadczał też coraz dotkliwszych szykan. Gdy uniemożliwiono mu odprawianie nabożeństw w kościele, Zygmunt zorganizował kaplicę na probostwie. 30 stycznia 1943 roku, około godziny 9, gdy Zygmunt odprawiał mszę świętą, Niemcy otoczyli probostwo. Miał możliwość ucieczki, lecz nie skorzystał i został na miejscu. Niemcy żądali od niego ujawnienia nazwisk miejscowych komunistów i partyzantów posiadających broń. Był brutalnie policzkowany, straszony śmiercią, ale milczał. Wraz z grupą mężczyzn poprowadzono go w kierunku lasu. Szedł na końcu kolumny, odmawiając różaniec. Przed pewnym domem zapytano go, kto odebrał mu klucze do kościoła, lecz Zygmunt milczał. Odpowiedzią Niemców były dwa śmiertelne strzały. Zginął, gdyż nie chciał wydać na śmierć komunistów, którzy dwa dni wcześniej go obrabowali i szykanowali. W miejscu męczeńskiej śmierci ustawiono krzyż z napisem: posłuszny na głos serca i obowiązku kapłańskiego oddał życie za nieprzyjaciół ukochanej ojczyzny. 24 lipca 1948 roku do Gdeszyna przybył ksiądz biskup Stefan Wyszyński, wówczas biskup lubelski. Poświęcił on pomnik na grobie księdza Zygmunta. Na pomniku wyryto napis: ofiarą swojego życia innym życie ocalił. Parafianie widzieli w swoim proboszczu męczennika za wiarę. 13 czerwca 1999 roku ojciec święty Jan Paweł II w Warszawie beatyfikował księdza Zygmunta wśród 108 męczenników z czasów II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Zygmunt aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.